Kolejna edycja Muchowskiej Kosy już za nami. Tradycyjnie na imprezie nie zabrakło wielu atrakcji. W tym roku są przewidziane takie kategorie jak mężczyźni, dzieci, kobiety i drużyny męskie. Dodatkową atrakcją jest również konkurs układania kompozycji kwiatowych. W tym roku kwiaciarze układają najpiękniejszy warkocz z kwiatów. Poza tym będzie koncert orkiestry Dentej z utworami muzyki ludowej. Będzie koncert syntezatorowy Dawida Gibały, a także występ uczniów zespołu szkół w Męcińce oraz bezpłatne konsultacje, doradztwo plenerowe z zakresu alternatywnych źródeł energii. Muchowska impreza to nie tylko zmaganie kosiarzy, ale także edukacja. Więc oprócz zabawy, jak co roku, mamy też edukację. Zawsze to są konferencje, które są poświęcone z tymi tematami przyrodniczymi, ochronnymi. W tym roku troszeczkę inaczej. Z racji tego, żeśmy przejęli jako gmina obowiązki i ustawę śmieciową realizujemy od 1 lipca, to w tym roku będzie taki prezentowany konkurs przez dzieci, młodzież szkolną z Męcinki, gdzie będzie pokaz edukacji, jak sortować śmieci. Drugi temat taki edukacyjny to mamy też stoisko pompy ciepła i solary, które jako alternatywne źródła energii są tak istotne w procesie tworzenia nowych źródeł energii. Dlatego ci, którzy będą chcieli się zainteresować, jak ogrzać dom pompą ciepła, jak dogrzać ciepłą wodę solarem, to będą mogli to dotknąć, pójść do stanowiska, jest samochód specjalistyczny, wystawa, będą mogli porozmawiać z właścicielem firmy, zapoznać się z tą technologią, ponieważ musimy chronić środowisko, parametry te 3x20 unijne spełniać, dlatego wpisujemy się w edukację tą ekologiczną też poprzez namacalny przykład, jak wygląda pompa ciepła, jak działa, jak wygląda panel solaryczny. Zmianą na lepsze okazało się przeniesienie zmagań kosiarzy nieopodal Muchowskiego Pałacyku. Zmieniliśmy łąki z tego względu, aby skrócić dystans pomiędzy tą główną częścią imprezy, czyli konkursami koszenia, a estradą, gdzie odbywają się występy artystyczne oraz ogłaszanie wyników. Co roku, w tym roku też mamy gości z zagranicy, mamy grupę z Niemiec, z miejscowości Salbic, gdzie tam jest bardzo mocno działające stowarzyszenie kosiarzy, przyjechało ich 10. W tej grupie mają 3 dzieci też. Oni się tym koszeniem zajmują od wielu lat. W tym roku korowód poprowadzi orkiestra Denta. W paradzie biorą udział zespoły folklorystyczne, ludowe, a także przedstawiciele naszych sołectw z terenu gminy Męcinka, którzy promują ludowe stroje kosiarzy. Strój kosiarza, na pewno kosa, osełka oraz nowogodny ubiór do koszenia trawy. W konkursie koszenia trawy przez VIP-ów wziął udział m.in. radny Rady Miejskiej Emilian Bera, któremu nawet nieźle koszenie szło. Teraz, jak radny ma już wprawę w koszeniu, można by było się pokusić o stwierdzenie, że trawniki i skwery w Jaworze można radnemu Berze z całą stanowczością powierzyć. Warunek musi być spełniony tylko jeden. Radny musi otrzymać strój kosiarza i niemiecką kosę.